Cześć, z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada i dzisiaj porozmawiamy o najgorszych książkach, które miałam nieprzyjemność przeczytać w 2021 roku. Rok był dla mnie rokiem troszeczkę skomplikowanym, jeżeli chodzi o moje plany czytelnicze, ponieważ przez pierwszą połowę musiałam skończyć studia magisterskie, co znacznie wpłynęło na moje statystyki czytelnicze i jest to także niestety rok, w którym pierwszy raz od naprawdę kilku dobrych lat nie udało mi się spełnić mojego celu czytelniczego. Jak wiecie, co roku moim celem jest przeczytanie tyle książek, ile mam lat, czyli w tym roku, który właśnie minął, wypadało przeczytać mi 24 książki, no ale udało się przeczytać 22. Czyli byłam całkiem blisko, ale jak bardzo się nie starałam, żeby dogonić pod koniec roku i nadrobić stracony czas w pierwszej połowie, no niestety zegar wybił 12 i nie udało się. Nie wiedziałam do końca, czy o tym mówić i jak sobie z tym poradzić, bo po prostu byłam tak pewna, że jakoś tam mi się to uda te 24 książki przeczytać, no ale jak widzicie, jest życie. Niemniej jednak cel na 2022 to będzie 25 książek i mam nadzieję, że za rok nie będę musiała się tłumaczyć sama przed sobą, że się nie udało, bo w przyszłym roku nie mam żadnych studiów już. Jest praca, jest rozmowa z wami, książki i to mnie interesuje. Ale przechodząc teraz do tematu filmu najgorsze książki 2021 roku. Przygotowując się do tego filmu usiadłam i spojrzałam na swoje statystyki czytelnicze i myślę sobie, czy w ogóle jakieś były książki, które mnie nie zadowoliły. No i kiedy spojrzałam na swoje oceny, to okazało się, że były trzy, które naprawdę mi nie podeszły i dwie, które miały duże wady, jeżeli chodzi o moje odczucia z nimi związane. Książkę, którą oceniam najniżej w 2021 roku, jest Świeży, autorstwa Nico Walkera. Jest to książka napisana przez więźnia, prosto z więzienia, dostarczona do wydawnictwa. Książka, której pisanie zajęło 4 lata, opowiadająca o uzależnieniach oraz o czasie autora w wojsku Stanów Zjednoczonych. I on tam był w Afganistanie, z tego co kojarzę. No powiem wam tak. Ta książka jest średnio napisana, dialogi są fatalne i w zasadzie nic nie wnosi. Ta książka, mam wrażenie, że jej jedynym celem jest pokazanie to, że tak jak widzimy w filmach czy innych książkach bohaterów, żołnierzy jakby wracających z tych wojen, bohaterów, no to jakby pokazuje, że są ludzie nieszlachetni w wojsku. I to jest jedyna rzecz, która ta książka wnosi. Czyli coś, o czym my wiemy. Coś, co nie potrzebuje zostać jakoś wielce przedstawione. I ani to nie mówię jakoś o tych uzależnieniach. Może nawet są takie fragmenty, które by troszeczkę do tych narkotyków zachęcały. Także to jest książka, która dla mnie okazała się absolutnym niewypałem. Czytałam ją w ogóle tylko po to, żeby zobaczyć film. Kiedy skończyłam książkę, stwierdziłam, że ten film to będą kolejne godziny, których już nigdy nie odzyskam. Więc no ja wam tej książki nie polecam i naprawdę ja bardzo szybko o tej książce zapomniałam i mam nadzieję, że wy też nie będziecie szukać wielkich wrażeń, jeżeli będziecie sięgać po tą książkę, bo naprawdę no nie mam nic dobrego do powiedzenia na ten temat. Książką numer 2, która naprawdę mi
nie podpadła, która nie przemówiła do mnie. Natomiast nie mam z nią związanych aż tak negatywnych skojarzeń czy wspomnień jak ze świeżym. Jest to Demon i Mroczna Toń Stuarta Turtona. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. To jest książka, która jest dosyć popularną książką. Ona jakby opowiada o tym, że ładujemy się na statek, mamy czasy mniej więcej średniowieczne, nie mamy elektryczności, rozumiecie, jakby podróż zajmuje kilka miesięcy z miejsca do miejsca i wiele osób, które na ten statek wchodzi, no jest duża szansa, że nie dopłyną do celu. I tam pojawia się ten demon na tym statku i sieje śmierć i spustoszenie pośród tych ludzi przebywających na tym statku. I powiem Wam tak, książka mi się podobała do momentu, aż zaczęliśmy zmierzać do końca. Ponieważ to, jak zostało wytłumaczone, o co chodzi z tym demonem i co tam się właściwie wydarzyło, no to ja nie wiem, jak to może przejść na zasadzie, że to się po prostu nie skleja. Nie chcę Wam tutaj spoilerować, jeżeli byście chcieli sięgnąć po tę książkę i wyrobić sobie własną opinię na ten temat, ale no po prostu to się nie klei. To się nie klei. I dlatego ta książka po prostu dłużyła mi się, męczyłam się czytając ją i mimo tego, że poza tym zakończeniem generalnie rzecz biorąc nie widzę zbyt wiele jakichś wad, no to zakończenie jest na tyle złe dla mnie w moim odczuciu, że cała książka ląduje w kategorii nie chcę o nich myśleć, nie chcę do nich wracać i to po prostu nie było coś, co jakby wniosło coś do mojego życia literackiego. Także Demon i Mroczna Toń to nie jest książka, która mnie zachwyciła w 2021 roku i ogólnie zastanawiam się, żeby dać temu autorowi jeszcze jedną szansę przeczytać coś innego, ponieważ opinie generalnie są dobre. I nie wiem, czy to jest po prostu kwestia nastroju mojego w czasie czytania, czy po prostu, że tak się złożyło, ale to jakoś nie trafiło do mnie. A książką, która w tym roku chyba była dla mnie największym rozczarowaniem, mimo tego, że jakby nie była najgorsza na liście, ale po prostu najbardziej się zawiodłam czytając ją, jest to książka Zabawa wchowanego, jednego z moich ulubionych autorów, o którym często też tutaj mówię. Jest to Muso. Także po prostu, wiecie, ja czytałam mnóstwo jego książek. Większość z nich naprawdę lubię. Uwielbiam jego styl pisania. A tutaj trafia się po prostu coś. No, moją recenzję tej książki można by skrócić do powiedzenia, że było to po prostu pomieszanie z poplątaniem. Zabawa wchowanego jest to najnowsza książka tego autora. Jest to książka, która mam wrażenie była bardzo przyspieszana. Tam widać pośpiech, jakby autor nie był w stanie zastanowić się naprawdę, jak połączyć te wszystkie wątki. Mamy tam w zasadzie fabułę nałożoną na fabułę. Kilka równoległych światów i jest to po prostu książka przeciwna. Tam jakoś, mimo tego, że jakby Muso jest znany z tego, że on takie wprowadza wątki troszeczkę paranormalne, czyli takie rzeczy, wiecie, jakieś moce, jakieś cofanie się w czasie i tak dalej, natomiast zawsze to się zgadzało, zawsze gdzieś to pasowało. I ten świat był stworzony naprawdę tak, że dało się uwierzyć w tę historię. Mimo tego, że pęka mi serce mówiąc to, ale mam wrażenie, jakby po prostu ta książka była napisana
bez konkretnego pomysłu. Tak jakby te pomysły się powoli kończyły. I bardzo bym nie chciała, żeby tak było, ponieważ naprawdę lubię twórczość Muso. I jeżeli chcecie poznać, jak on pisze, i jeżeli chcecie przeczytać coś dobrego tego autora, to naprawdę polecam nie zaczynać swojej przygody czytając Zabawę w Chowanego. Bo po prostu możecie się rozczarować tak jak ja i już po więcej nie sięgnąć, a naprawdę Muso pisze książki świetne. Z wyjątkiem tej. No. Jeżeli chodzi o książki, które uważam, że nie są warte czytania, to by były te trzy. Natomiast tak jak wcześniej zapowiedziałam, są jeszcze dwie książki, które przeczytałam w 2021 roku, które nie tyle są jakoś źle napisane, czy mają fabułę, która gdzieś mi się tam nie zgadza, czy słabe zakończenie. One po prostu troszeczkę mnie zawiodły. Ja często robię też ten błąd, że czasami czytam opinie na temat danej książki, zanim zacznę ją czytać, i w ten sposób jakby wybieram sobie to, co będę tam dalej czytać. I to jakby z tego wynikają czasami jakieś oczekiwania. Oczekiwania, że przeczytam coś naprawdę super. I te dwie książki miały takie oczekiwania, natomiast po przeczytaniu po prostu nic do mnie tam nie trafiło, tak. To były książki, które były dobrze napisane, to były książki, które miały wstęp, rozwinięcie i zakończenie, ale to były książki, które nie uważam, że jakby wnoszą cokolwiek, szczerze mówiąc. Jedna z nich jest literaturą klasyczną. I tutaj zaznaczam, że mimo tego, że jest to literatura klasyczna, która zazwyczaj i tak jakby ma taką barierę bezpieczeństwa, jakby ciężej się jest do takich książek doczepić, ponieważ powiedzmy, że nie wiem, 100-150 lat są uznawane za jakieś genialne książki, ale taką książką dla mnie, takim rozczarowaniem klasycznym, nazwijmy to, dla mnie była Rebeka. To jest książka uznawana za klasyk. To jest książka, która też inspirowała innych autorów, takich jak Stephen King, do tego, żeby coś w swoich historiach pozmieniać. Natomiast to jest książka, która dla mnie zrobiła prawie nic. Historia Rebeki jest ciekawa. Historia głównych bohaterów jest stosunkowo ciekawa. Ale generalnie to nie lubię postaci kobiecych, które są przedstawiane na zasadzie mdleje na widok krwi i wszystko. Wszystkie emocje to są tylko i wyłącznie skrajne emocje, że jakby cokolwiek się wydarzy, to po prostu wstrząsa całym światem tych bohaterów. Nie ma, tam jest kryzys za kryzysem, tam nie ma jednego spokojnego dnia. Oni po prostu z rozpaczy wpadają w szaleństwo, a z miłości wpadają po prostu w jakieś, no, w katastrofalne takie po prostu czasami nawet użalanie się nad sobą, czy po prostu wzdychanie nad swoim losem. Ja czegoś takiego naprawdę nie lubię. I to jest wszystko to, o czym mówię, to w tej książce się pojawia. I tak jak fabuła stosunkowo jest, znaczy fabuła jest ciekawa. Natomiast ta książka jest za długa, a bohaterowie są, no nie chciałabym powiedzieć płytcy, ale jesteś tacy emocjonalnie nierozwinięci, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Po prostu na wszystko reagują w skali od 1 do 10 dziesiątką. Tam nie ma nic więcej i po prostu dla mnie to się wydaje troszeczkę sztuczne. Te postacie się wydają po prostu sztuczne. O,
odgrywam teraz, rozmawiając z wami, proszę bardzo. I dlatego ta książka jakoby nie spodobała mi się. Po prostu się męczyłam czytając ją, mimo tego, że sam pomysł na historię jest ciekawy. I jest to klasyk. Doczytałam do końca. Czy będę mówić, że ta książka sprawiła, że pokochałam literaturę? No nie bardzo. Ostatnia książka, o której chciałabym dzisiaj z wami porozmawiać, jest to powieść Współlokatorzy Beth O'Leary, czy Leary. Jest to książka obyczajowa, romans. Jest to książka, która powiedziałabym tak, była ok. Natomiast spodziewałam się czegoś zupełnie większego. Tak jak już mówiłam wcześniej, czytając recenzje tej książki, które naprawdę są fantastyczne, spodziewałam się, że zakocham się w tych bohaterach, że będę kibicować parze współlokatorów, że będę chciała z nimi zamieszkać. Nie wiem. Spodziewałam się, że naprawdę będzie to taki romans, który albo wyciśnie ze mnie łzy, albo sprawi, że uwierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Rozumiecie sytuację. Co jest na pewno plusem tej książki, to to, że ona posiada bardzo ciekawe, barwne, dobrze rozwinięte postaci. Wydarzenia, które są w miarę dynamiczne. A natomiast ta fabuła sama w sobie, w środku dzieje się całkiem sporo. Natomiast historia w samym sobie nie jest wyjątkowa. Jest zwykła. Jest to książka, którą każdy z nas przeczytał. Że mamy jakby dwoje ludzi. Oni się sobie zakochują. Potem coś się wydarza. I nie mogą być ze sobą. A na końcu się znowu zakochują. Czy kogoś to zdziwiło? No nie. Czy to jest coś, co widzieliśmy, słyszeliśmy i czytaliśmy wcześniej? Pewnie, że tak. Ja nie czytam dużo romansów, właśnie ze względu na tę powtarzalność, między innymi. Natomiast kiedy już sięgam, a sięgam przynajmniej raz w roku, to po prostu chciałabym, żeby już rzeczywiście to było coś, co wzbudzi silne emocje. A ta książka zaoferowała mi kilka godzin czytanka przyjemnego i nic więcej. Te 5 książek, o których właśnie wam powiedziałam, to są książki, które uważam za najgorsze lub za rozczarowania czytelnicze 2021 roku. Biorąc pod uwagę, że jest to 5 książek na 22, no to wydaje mi się, że generalnie mogę być zadowolona z tego roku czytelniczego. Czytałam fajne książki, a że te między innymi się przytrafiły, no to jest też naturalne, umówmy się. Gdyby była jakaś taka uniwersalna historia, która podoba się każdemu, to byśmy mieli książkę sztuk 1 i byśmy czytali ją w kółko. Natomiast nie tak świat wygląda. Każdy lubi coś innego. Mi akurat te książki nie przypasowały, natomiast wiem, jestem świadoma tego też czytając recenzje, że są ludzie zachwyceni każdą z tych książek. Dlatego ja staram się przekazać wam, żebyście sobie wyrobili własną opinię na ten temat. Natomiast jeżeli chcecie poznać moją, no to ja tych książek polecałabym po prostu coś innego. Tak powiem. I mam nadzieję, że jakoś wybrnęłam z tego. Czy wam przydarzyły się jakieś rozczarowania literackie w 2021 roku? Przed czym chcielibyście mnie ochronić, żebym nie otwierała książki, nie czytała pierwszej strony, a już na pewno nie ostatniej? Dajcie znać w komentarzach. Ja jak zwykle nie mam zakończenia. Narka!